powstał z myślą o finansowaniu ochrony środowiska i ekologii. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu obchodzi jubileusz 30-lecia. W województwie kujawsko-pomorskim z roku na rok poprawia się jakość powietrza. Takiej współpracy, jak ma miejsce od roku 2015 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu, nie było nigdy. Wyremontowane budynki i sale lekcyjne, nowe przedmioty i pomoce naukowe. Trwają ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. Wypuściliśmy 4 klasy maturalne, a przyjęliśmy 5 klas pierwszych. Prowadziliśmy dużo remontów szkół za prawie 5,5 miliona złotych. Przejechali 5 tysięcy kilometrów, by nieść pomoc mieszkańcom Chersonia. Wolontariusze Fundacji Polskiej na Ukrainę zawieźli żywność i wyroby medyczne dla szpitala. Trwa nieustanny ostrzał, właściwie 24 godziny na dobę. Następny wyjazd w granicach 15-20 wrzesień. Znowu jedziemy w rejon Chersonia. Główne wydanie zbliżeń, Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Zaczynamy od jubileuszu. Jego głównym zadaniem jest przede wszystkim finansowe wspieranie działań związanych z ochroną dóbr naturalnych, takich jak woda czy powietrze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu świętuje 30-lecie istnienia. Z tej okazji podsumowano prowadzone dotychczas działania i programy. W tym roku susza po raz kolejny dała się we znaki również właścicielom przydomowych ogródków. Sposób na to, by za darmo pozyskiwać potrzebną do podlewania wodę, znalazł Rafał Skulski, który gromadzi deszczówkę w specjalnie przystosowanej do tego celu beczce. Trzeba jakoś tą wodę sobie zagospodarować. I zagospodarowałem tą małą retencją, która służy do podlewania tu ogrodu. W jego ślady mogą iść także inni właściciele domów jednorodzinnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska już po raz trzeci prowadzi program Moja Woda, z którego na zakup, montaż, budowę lub rozbudowę instalacji do zbierania deszczówki można otrzymać dofinansowanie do 6 tysięcy złotych. Ten program jest niezwykle ważny, żeby zatrzymać wody opadowe w miejscu, gdzie występują. Jest to szczególnie ważne w miastach. Dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska można otrzymać również na wymianę okien bądź zakup pompy ciepła lub kotła gazowego w ramach programu Czyste Powietrze, realizowanego w regionie od blisko 5 lat. Z roku na rok poprawia się jakość powietrza. Na program Czyste Powietrze w tym roku przeznaczymy już 1 mld zł łącznie na wymianę starych kopciuchów, termomodernizację obiektów. Poprawa jakości powietrza to przede wszystkim inwestycje ograniczające emisję gazów i pyłów do atmosfery. Jedną z nich jest nowoczesny magazyn energii w Nowej Wsi koło Włocławka. W Toruniu powstały 2 farmy fotowoltaiczne pozyskujące energię elektryczną. Beneficjentami są nie tylko osoby fizyczne, ale też m.in. przedsiębiorcy, stowarzyszenia, służby ratownicze czy jednostki samorządu terytorialnego. To są sumarycznie dziesiątki, pewnie setki już w tej chwili wykonanych w Toruniu działań, a więc termomodernizacji, wymiany instalacji. Przez 3 dekady działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w województwie kujawsko-pomorskim udało się podpisać 61 tysięcy umów na kwotę ponad 3 700 000 000 zł. To oczywiście środki zwiększające i poprawiające naszą jakość życia pod względem ochrony środowiska, ekologii. Ten system finansowania zadań związanych z ochroną środowiska, właśnie taki, jaki mamy w Polsce, oparty o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusze, jest unikatowym systemem, ale skutecznie działającym. To są miliardy złotych zainwestowane w ochronę środowiska. Z okazji 30-lecia pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odbyły się uroczystości jubileuszowe. Instytucjom i osobom zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego wręczono 30 honorowych wyróżnień Eko Orły. To jest też możliwość dotarcia do bardzo szerokiej rzeszy odbiorców w całym województwie i na tym nam też bardzo zależy. Jest to jedna z misji Radia Publicznego, dbanie o to, żeby środowisko było jak najbardziej czyste i jak najdłużej starczyło. Natomiast w tym wszystkim pomaga nam Fundusz Ochrony Środowiska. Bo działania funduszu to także w dużej mierze edukacja ekologiczna i ochrona wód. Warto podkreślić także, że dzięki dofinansowaniom z funduszu w województwie kujawsko-pomorskim powstają punkty selektywnej zbiórki odpadów, budowane są kanalizacje, oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody. Joanna Wojnowolska, TVP3 Bydgoszcz.
Pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Grudziądza. Radni przyjęli zmiany w budżecie oraz powołali komisję, której zadaniem będzie wybór nowego dyrektora szpitala w Grudziądzu. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgłosili swojego kandydata. Podkreślają, że sytuacja szpitala z roku na rok się pogarsza. Pan myśli, że radni to są załatwiacze, którzy pojadą do góry do premiera i coś przywiozą. Nie, panie prezydencie. To pan tu jest najważniejszy. Czynię wszystko, co w mojej mocy, aby środki spływały do Grudziądza i one spływają, szanowny panie radny. Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta Grudziądza nie należała do spokojnych, a przedmiotem dyskusji były m.in. zmiany w budżecie. Chodzi o blisko 10 z 45 milionów rządowego wsparcia, które miasto otrzyma w ramach subwencji ogólnej. Wprowadzone do budżetu środki mają zostać wykorzystane m.in. na wydatki bieżące. Staramy się i łatamy wszelkiego rodzaju dziury, które pozwalają miastu płynnie finansować. Mamy ulicę Rybacką, która jest dla nas bardzo kluczowa. Te wszystkie zmiany, które dzisiaj zachodzą, które przede wszystkim pozwolą finansować, dokończyć finansowanie tych inwestycji, jest jak najbardziej słuszne. Radni wybrali także komisję, która ma wyłonić nowego dyrektora grudziąckiego szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości przed wyborem nowego dyrektora samorząd Grudziądza jako organ prowadzący lecznicę powinien przejąć jego długi i zobowiązania oraz opracować program ich restrukturyzacji i spłaty. Grudziądzki magistrat, czyli miasto, jest organem tworzącym dla szpitala i na nim ciążą te zobowiązania i ono musi w tym partycypować. Pan prezydent powinien określić w sposób precyzyjny, oczywiście w pewnych rozmowach z bankami, z instytucjami, być może z premierem, tryb podjęcia swojego uczestnictwa w zaciągnięciu kredytu restrukturyzacyjnego. Jednak zdaniem prezydenta miasta bez wsparcia rządu nie uda się zrealizować żadnego planu naprawczego. Kreatorem polityki zdrowotnej jest rząd polski, jest minister zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. My ten proces restrukturyzacji, który był zapowiadany, chcieliśmy i nadal podtrzymujemy oczywiście wolę wpisania się w to. Niestety żadne rozwiązania systemowe nie zostały do tej pory wprowadzone. Nowy dyrektor grudziąckiego szpitala ma zostać wyłoniony w ciągu 2 miesięcy. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Już za kilka dni w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. W placówkach wyremontowano dodatkowe pomieszczenia, by miejsca starczyło dla wszystkich uczniów. Inwestycje były konieczne z uwagi na podwójny rocznik, który trafi do szkół średnich. Na dzieci i młodzież czeka sporo zmian. Dla młodszych to laptopy, dla starszych nowe przedmioty. 15-letni Albert poznaje swoją nową szkołę. Wybrał trzecie LO w Bydgoszczy. Tu uczyła się jego mama i babcia. Chłopak postanowił przerwać naukę w Niemczech, gdzie mieszka od urodzenia. Skończył tam 9 klas. Teraz przez rok chce uczyć się w bydgoskim liceum, poznawać język i polską kulturę. Chcę poznać trochę więcej kultury, chcę trochę lepiej nauczyć język, no bo jednak nie rozumiem teraz tak super, uważam, że trochę coś tam umiem, ale jednak tam nie jest najlepiej, jak rozumiesz, chcę trochę lepiej rozmawiać, chcę lepiej pisać, bo na przykład jak piszę, to są kilka błędów, które ja robię. Wybór tej szkoły był strzałem w dziesiątkę. Na inwestycje w bydgoskiej Trójce wydano w tym roku ponad 100 tysięcy złotych. Zajęcia z WF-u będą się odbywać w pachnącej jeszcze świeżością sali gimnastycznej. Wymieniono parkiet. Stary nie gwarantował już uczniom bezpiecznych zajęć sportowych. W szkole uczyć się będzie od września o 180 uczniów więcej. Przygotowano więc nowe sale dydaktyczne do nauki języków obcych i zajęć w grupach. Wypuściliśmy 4 klasy maturalne, a przyjęliśmy 5 klas pierwszych. Więc zrobi się tłoczno, zwłaszcza, że w ubiegłym roku, kiedy się zaczął ten wyż, przyjęliśmy klas akurat 7, więc naprawdę jest dużo młodzieży. W bydgoskich placówkach uczyć się będzie 40 tysięcy uczniów. Ale należy zwrócić uwagę na to, że nadal jeszcze w ostatnich dniach sierpnia dyrektorzy szkół przyjmują uczniów do swoich szkół, więc ta liczba może być jeszcze większa po 4 września. Inwestycje także w Brodnicy. Szkoła podstawowa nr 3 otrzymała 2 300 000 zł dofinansowania na zadaszenie boiska wielofunkcyjnego. Pieniądze przeznaczyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obiekt pozwoli rozwijać uczniom sportowe pasje niezależnie od pogody. Sposób przygotowywania do rozgrywek w różnych dyscyplinach na pewno będzie z korzyścią dla dzieci. Myślę, że niejednego mistrza uda nam się przygotować.
W szkołach zmienia się podstawa programowa wychowania fizycznego. Nauczyciele WF-u mają szukać sportowych talentów. Będą testy sprawnościowe dla uczniów. Informacje będą wprowadzane przez nauczycieli do bazy, która się będzie nazywała sportowe talenty. To będzie system teleinformatyczny i wówczas kluby sportowe będą mogły z tego korzystać i ewentualnie takie talenty dalej rozwijać. Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych otrzymają laptopy sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pierwszoklasiści w szkołach ponadpodstawowych uczyć się będą nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie, który zastąpi dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Nowy rok szkolny oznacza długie godziny spędzone przed książkami i komputerem. Co zrobić, by nie wpłynęło to na zdrowie uczniów? Temu dzisiaj poświęcona była akcja NFZ pod hasłem Środa z profilaktyką. Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy podpowiadali, jak zapobiegać wadom postawy u dzieci i młodzieży. 1 września zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim powrót do szkoły. Dzieci i młodzież czeka kolejny rok nauki. By przebiegł on w zdrowiu i nie przysporzył problemów w przyszłości, warto przestrzegać kilku zasad. Pamiętajmy, aby dzieciom dawać do szkoły zdrowe śniadania. Edukujmy dzieci na temat zdrowego żywienia. Pamiętajmy o tym, aby dzieci również korzystały z takiej aktywności ruchowej, fizycznej, przynajmniej godzinę dziennie. Zwłaszcza, że dużą część dnia spędzać będą w pozycji siedzącej. Dlatego tak ważne jest, by w szkolnych ławkach oraz przy biurku utrzymywały właściwą postawę ciała. Żeby przede wszystkim był wyprostowany taki uczeń, żeby stopy były postawione na podłodze oraz zgięte miał kolana. Pamiętać należy również o odpowiednio dobranym tornistrze. Ten idealny powinien mieć szerokie regulowane szelki, usztywniany tył przylegający do pleców, przegródki oraz odblaski. Taki plecak powinien ważyć około 10-15% masy ciała ucznia. Czyli przykładowo dziecko 20-kilogramowe powinno mieć plecak w granicach 2-3 kilogramów. Podczas środy z profilaktyką oprócz zdrowego powrotu do szkoły rozmawiano również o zdrowym powrocie z wakacji. Słoneczne kąpiele, choć przyjemne, bywają groźne dla skóry. Warto o nią zadbać, na przykład badając znamiona. Promienie słoneczne, promienie UVA, promienie UVB mogą przyczyniać się do występowania różnych zmian w już obecnych znamionach barwnikowych, ale też mogą indukować powstawanie nowych znamion barwnikowych. Które mogą mieć cechy onkologiczne. By uchronić się przed nowotworem skóry, należy przede wszystkim nie dopuszczać do oparzeń słonecznych. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń, co przed nami? Problemy z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, brakuje kierowców i motorniczych. Nie wyjechały na wakacje z powodu stanu zdrowia. Pobyt w szpitalu chorym dzieciom umilili wolontariusze ze stowarzyszenia Żółty Beret. Ale najpierw informacje przygotowywane przez dziennikarzy TVP Info. Polskie służby spodziewają się w najbliższych dniach kolejnych prowokacji na polsko-białoruskiej granicy. Pod koniec tygodnia w jej pobliżu Białorusini zapowiadają przeprowadzenie manewrów wojskowych. Towarzyszyć im mają także wojska rosyjskie. Dziś na granicy w miejscowości Krynki gotowość polskich służb osobiście nadzorowali ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Dominik Cierpioł. Ostatnia doba to ponad 70 prób sforsowania polsko-białoruskiej granicy. Służby udaremniły próby wejścia do naszego kraju migrantów z Somalii, Jemenu czy Afganistanu, a więc krajów niegraniczących z Polską. Z całego świata migranci są tu sprowadzani przez służby białoruskie. Reżyserami tej operacji są Rosjanie w Moskwie. Natomiast wykonawcami jest reżim Łukaszenki. A celem tej operacji miało być zalanie Polski migrantami, by nie mogła przyjąć uchodźców z Ukrainy. Do paraliżu jednak nie doszło, bo polscy mundurowi odparli szturm. Będziemy bronić polskiej granicy, dlatego że nie doprowadzimy do tego, żeby Polska została zdestabilizowana. I to jest naszym głównym zadaniem. W ostatnim czasie rząd zwiększył liczbę mundurowych w pobliżu granicy. To odpowiedź na skierowanie w to miejsce rosyjskich bandytów z tak zwanej grupy Wagnera.
W piątek Białorusini i Rosjanie chcą prowadzić ćwiczenia w pobliżu polskiej granicy. Skala tych manewrów pewnie nie będzie oszałamiająca z uwagi na zaangażowanie Rosjan w krwawej wojnie na Ukrainie, ale tak naprawdę te manewry są elementem wojny psychologicznej. Dziś polskie służby są na takie działania zdecydowanie lepiej przygotowane niż jeszcze 2 lata temu, bo wzmocniono siły na granicy i zbudowano zaporę. Będziemy bronili naszego prawa do bycia gospodarzem we własnym kraju. Nie było to łatwe zadanie, bo w przeciwieństwie do podobnych działań na Litwie czy Łotwie, w Polsce opozycja sprzeciwiała się rządowym planom wzmocnienia granicy. Gdy w Sejmie pojawiła się specustawa o budowie zapory bez zbędnych formalności, opozycja zagłosowała przeciw. Nie będziemy wspierali ich w takich, no delikatnie powiem, dwuznacznych przedsięwzięciach i pomysłach. Działaniom opozycji towarzyszyły wezwania celebrytów, by nie chronić granicy i wpuszczać migrantów niewiadomego pochodzenia. Rząd nie ugiął się pod presją i zbudował zaporę, a polscy mundurowi całą dobę strzegą w tym miejscu polskiej i unijnej granicy. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. I wracamy do informacji z regionu. Koniec wakacji to zmiany w komunikacji miejskiej, m.in. w Bydgoszczy. Od piątku wchodzi w życie nowy rozkład jazdy autobusów i tramwajów na czas roku szkolnego. Zwiększy się liczba kursów na poszczególnych trasach, co budzi obawy przewoźników związane z organizacją przejazdów i brakiem odpowiedniej liczby kierowców. Do pracy, szkoły czy na spotkanie. Codziennie tysiące osób korzysta z bydgoskiej komunikacji miejskiej. Dla mieszkańców liczy się punktualność i możliwość przesiadki na inne linie, co nie zawsze się udaje. Najgorzej to 52 kursuje, tyle co mogę powiedzieć. 52 to jest nie dość, że rzadko, to jeszcze tak już parę razy się zawiodłam na nim, bo miał jechać i nie jechał, potem na następny nie zdążyłam. Problem dostrzegają także sami kierowcy autobusów miejskich. Jeden z nich odmówił dzisiaj dalszej jazdy autobusem linii 73. Jak twierdzi, to był obywatelski sprzeciw wobec braku koordynacji kursów. Notorycznie zdarza się, że autobus linii 73, którym kieruję, przyjeżdża na przystanek końcowy Kapuściska, gdzie pasażerowie przesiadają się na tramwaje w kierunku miasta. Teraz przez remonty tam jeździ tylko tramwaj numer 2. I notorycznie, nieraz nawet motorniczy patrzy się i po prostu odjeżdża. Ludzie zostają na lodzie. Nie sfrustrowało to, że to już się to jest nagminne i sfrustrowało mnie to, że kiedyś jechałem na 56 i się zorientowałem sam, bo wiedziałem, że bo to była niedziela, że tu musi być autobus 84 i zobaczyłem w rozkład, że ja mam odjazd 56 na 3 minuty przed tym, jak przyjeżdża statku przemysłowego 84. Wraz z początkiem roku szkolnego tramwajów i autobusów ma być więcej. Mieszkańcy mają nadzieję, że to poprawi obecną sytuację. To są ferie, to jest mniej młodzieży, a zobaczymy jak młodzież będzie jeździła, to jak te autobusy będą jeździły, ale chyba będą więcej ich będzie. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej niczego nie obiecuje. Informuje jedynie o zmianach kursów i utrudnieniach związanych z pracami budowlanymi na bydgoskich ulicach. Rozpoczyna się rok szkolny, więc tak naprawdę przywracamy szkolne rozkłady jazdy, które zaczną obowiązywać od poniedziałku 4 września. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze zmiany będziemy mieli już od piątku, czyli 1 września między innymi zmieni się trasa przejazdu linii międzygminnej numer 97. Dodatkowo miejskie wodociągi rozpoczynają też pracę między innymi na Paderewskiego, na ulicy Stawowej, a także Alejach Osolińskich, co spowoduje tutaj zmiany w kursowaniu niektórych autobusów. Zdaniem związkowców z miejskich zakładów komunikacyjnych zwiększenie liczby kursów autobusowych i tramwajowych niewiele pomoże, bo brakuje kierowców, a ci obecnie pracujący są przeciążeni. Zwiększanie też możliwości przewozowych rodzi wielkie ryzyko, że nie będziemy w stanie tego niestety wykonywać, bo po prostu pracownicy odchodzą. Już nie tylko brakuje kierowców, ale zaczyna brakować również i motorniczych. W Bydgoszczy działa 2 przewoźników. Miejskie zakłady komunikacyjne obsługują 36 linii bydgoskich i 13 międzygminnych. Spółka Mobilis jest operatorem na 11 trasach. Katarzyna Siembida, TVP 3 Bydgoszcz. Pokonali blisko 5000 kilometrów, widzieli spadające bomby i strach mieszkańców miast.
Członkowie Fundacji Polskiej wrócili z kolejnej podróży do Chersonia. Na Ukrainę zawieźli artykuły spożywcze i wyroby medyczne dla szpitala. Po powodzi spowodowanej zniszczeniem zapory potrzeby w Chersoniu są ogromne. Tu chłopcy. Jesteśmy, przyjechaliśmy, będziemy przyjeżdżać. To jasna deklaracja bydgoskich wolontariuszy, którzy chcą pomagać, mimo że każdy taki wyjazd to ogromne zagrożenie. Co chwilę gdzieś w okolicy było słychać i to wystrzały, i to też spadające rakiety i wybuchy. Nie wiem, jak ci ludzie tutaj żyją na co dzień. Żyją między innymi dzięki pomocy humanitarnej dostarczanej przez Fundację Polską. Po raz kolejny wolontariusze zawieźli na Ukrainę żywność, chemię oraz artykuły medyczne. Za chwilę jedziemy do kolejnego centrum humanitarnego. Niestety dwa poprzednie zostały zbombardowane, więc obowiązuje taki reżim, że wyłączamy wszystko za chwilę. Podjeżdżamy, odrzucamy towar. Gdy przyjeżdżali na Ukrainę w czerwcu, Chersoń był pod wodą. Żywioł wdarł się do miasta po wysadzeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce. Gdy woda opadła, ukazał się ogrom zniszczeń. W mieście pozostali tylko ci, którzy nie wyobrażają sobie, by pozostawić swój dom. Woda ustąpiła, natomiast bardzo dużo mieszkańców opuściło ze względu na to, że trwa nieustanny ostrzał, właściwie 24 godziny na dobę. To jest 70-80 pocisków na dobę ostrzeliwane miasto, więc sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Podczas ostatniej podróży znów nie obyło się bez przygód. Auto wolontariuszy uległo awarii. Na szczęście znalazł się mechanik, który naprawił samochód. Za pomoc nie chciał zapłaty. Nieco dalej sprzedawczyni z miejscowego sklepu poczęstowała wolontariuszy kwasem chlebowym. To właśnie widok wdzięcznych ludzi jest największym paliwem do działania. To pytanie zadaje mi bardzo wiele osób. Dlaczego ty tam w ogóle jeździsz? A ja mówię, wiesz co, chodź, pojedziesz ze mną raz i zobaczysz, że w drodze powrotnej będziesz planował kolejny wyjazd. Tak jak to robi Fundacja Polska, członkowie organizacji zamierzają wyruszyć do Chersonia w drugiej połowie września. Do tego czasu zbierają m.in. artykuły spożywcze z długim terminem przydatności i chemię. Pomóc może każdy. Nielegkie czasy dla naszej Ukrainy. To trudny czas dla Ukrainy i ważny test dla Europy, ale razem damy radę. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Oddziały szpitalne pełne są poruszających historii, zwłaszcza tam, gdzie o zdrowie walczą dzieci i młodzież. Stowarzyszenie Żółty Beret wraz z nauczycielami szkoły przyszpitalnej w Bydgoszczy zorganizowali cykl wakacyjnych spotkań Wakacyjna Kuźnia Artystyczna. Co środę aktywizowali małych pacjentów oddziałów psychiatrii i onkologii dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Remigiusz choruje na nerwiakowłókniakowatość. Jest w trakcie terapii nowym lekiem. Choć w przyszłości planuje zostać strażakiem, zajęcia z iluzjonistą pozwoliły mu odkryć zupełnie nowy talent. Puści sznurek! Sznurek będzie trzymał się butelkę, Remigiusz zostanie puszczony! Myślę, że to jest najważniejsza rzecz dla nich, żeby coś innego się działo niż siedzenie w sali, niż gapienie się w telefony, w laptopy, w tablety i widzieć, jak kapie kroploweczka powoli, więc myślę, że to jest coś cudownego. Bo zajęcia to nie tylko radość i zabawa dla najmłodszych, ale także chwila zapomnienia o chorobie. Będzie można się pośmieć, pobawić i zabawić. Tyle jest faktycznie zajęć tutaj ciekawych, że no jest na pewno odskocznia. Na pewno odskocznia tutaj w tej takiej codzienności, wśród tych badań, w tych wszystkich. Zajęcia Wakacyjna Kuźnia Artystyczna przez całe wakacje odbywały się na oddziałach psychiatrii i onkologii dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Jednym z organizatorów zajęć jest Stowarzyszenie Żółty Beret, który wraz z przyjaciółmi od lat wspiera małych pacjentów, organizując liczne zajęcia muzyczne i teatralne. To są trudne oddziały i dlatego zależy nam, żeby wprowadzić tutaj taką radość, jakąś tutaj światełko, rozjaśnić trochę ten okres wakacyjny szczególnie. Dzieci wówczas przecież bawią się gdzieś na wakacjach, chodzą do kina, do teatrów, więc my postanowiliśmy, że teatr przyjdzie do nich. W akcję zaangażowali się również nauczyciele ze szkoły szpitalnej w Bydgoszczy, którzy nie tylko w wakacje organizują zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla małych pacjentów. Staramy się zrobić wszystko, aby mogli oni odreagować stres związany z leczeniem, z hospitalizacją, z tym, że zostali często wyrwani ze swojego naturalnego środowiska i muszą przez dłuższy czas przebywać w szpitalu. I właśnie takie oddziały jak onkologia i psychiatria są oddziałami, gdzie szczególnie długi jest czas pobytu dzieci. Spotykaliśmy się zawsze w środę
praktycznie przez całe wakacje, więc była to taka bardzo, bardzo cykliczna praca. Efekt jest nie tylko zadowalający, ale wręcz fantastyczny. Dagmara Moranowska, TVP 3 Bydgoszcz. Czas na informacje sportowe. Maciej Pieszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. Dobiegający końca sezon wioślarski był udany dla zawodników BTW Bydgoszcz. W ubiegły weekend odbyły się regaty Mistrzostw Europy Młodzieżowców w niemieckim Krefeld. Startujący w osadzie czwórki ze sternikiem Bartłomiej Sopoński wywalczył wraz z kolegami srebrny medal. Bardziej wiadomo, że ciągnęło do złota. Niestety nie udało nam się być dostatecznie szybkim, żeby wyprzedzić Rumunów. Do 500 staraliśmy się być jak najbliżej nich, ale niestety na drugiej 500 odjechali nam dosyć znacznie i staraliśmy się ich gonić, ale niestety warunki były niesprzyjające. Więcej sportu o 21.45. Maciej Pieszczyński, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za oknem ponura, właściwie jesienna pogoda. Czy to już koniec lata? To pytanie do Magdy Żakowskiej. Witam serdecznie. W ciągu najbliższej doby pogoda prezentować będzie jeszcze jesienne oblicze. Wprawdzie w pierwszej części nocy jest szansa na przejaśnienia, ale w drugiej naciągną frontowe chmury i pojawią się przelotne opady. Także jutro warto mieć pod ręką parasol. Przez cały dzień w całym regionie mogą występować przelotne opady. No i niestety synoptycy ostrzegają też przed burzami, a te mają być lokalnie gwałtowne, z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Na termometrach jutro od 20 do 22 stopni. No, częste opady deszczu cieszą grzybiarzy, a od piątku możemy liczyć już na poprawę warunków. Wrócą letnie wartości, a słońca też nie zabraknie. Pod koniec tygodnia termometry w regionie pokażą około 22-23 stopni. A szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. I tą odrobiną optymistycznych wieści kończymy nasz serwis kolejny o 20.30. Zapraszam, do zobaczenia.